Witajcie! Z tej strony Ami oraz Amber. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co takiego widzimy w figurkach LPS? I oczywiście Wy pomożecie nam odpowiedzieć na te pytanie. W Zakładce Społeczność napisaliśmy pytania odnośnie tego tematu. Był bardzo wielki odzew i teraz w tym filmiku spróbujemy to wszystko skumulować i się dowiedzieć, co takiego widzimy w tych figurkach. Odpowiedzi było bardzo dużo i nie wiemy, czy uda nam się tutaj wszystkie odpowiedzi pokazać, ale postaramy się jak największą tutaj ilość odpowiedzi pokazać oraz omówić. A więc prosiliśmy Was o napisanie odpowiedzi na pytania. Co Was trzyma przy zbieraniu, kupowaniu figurek? Co my tak naprawdę widzimy w tych zwierzaczkach? Dlaczego ich kolekcjonowanie nas cieszy? Czy jest to związane z przeszłością? A teraz wybierzemy odpowiedzi i będziemy je analizować. I pierwszą odpowiedź sobie przeczytamy od Zaczarowanej. Ja w LPS lubię to, że każdy jest inny i można nimi wyrazić swoją kreatywność. W kolekcjonowaniu ich nie chodzi o to, żeby je mieć, tylko żeby się nimi cieszyć. Myślę, że każdy, kto widzi w tych małych figurkach więcej niż tylko zabawkę, wiedzą, że LPS to nasi przyjaciele. Tak, bardzo jest fajne to, że każdy LPS jest inny. Jeden będzie bardziej słodszy, jeden bardziej poważniejszy, drugi będzie się kojarzyć na przykład z naszymi zwierzątkami domowymi. Jeden będzie wyglądać na złego, drugi na radosnego. I ważne jest to, żeby właśnie móc dostrzec to, że to jest frajda mieć taką figurkę i w ogóle, a nie właśnie, żeby kupować, bo tak. Uluru, jak kupuje figurkę, to też właśnie patrzy na to, że o, ja o tej zawsze marzyłam, zawsze chciałam ją mieć, fajnie by było ją mieć, a nie tak, że po prostu, żeby no mieć ją i postawić na półce i to tyle. Uluru, no również się cieszy tymi figurkami. Ja też uważam, że trzeba dostrzegać radość z posiadania takiej figurki, a nie patrzysz na nią i masz taką obojętność. Właśnie też uważam, że LPS to nasi przyjaciele. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale my na przykład patrząc na figurki widzimy w nich duszę. Nie widzimy pustego plastika, tylko naprawdę, że ta figurka ma duszę, ta figurka czuje i cieszy się, że może być tutaj, a nie gdzieś w śmietniku. No bo niestety takie rzeczy się zdarzają, że niektórzy wyrzucają figurki do śmietnika bądź się palą, co uważam, że to jest bardzo okropne. Ja również tak uważam. Następną odpowiedź na pytania mamy od Clio. LPS są bardzo wyjątkowe i sentymentalne. Kolekcjonowanie tych przesłodkich figurek sprawia mi przyjemność, za wszelką cenę nigdy bym ich nie oddała. Mam z nimi wiele wspomnień i są dla mnie bardzo ważne. Dzięki nim możemy osiągnąć cel. To one nas motywują do nagrywania filmików. To one stworzyły nasz drugi dom zwany LPS Tube'em. Chociaż wiem, że ona się kiedyś skończy, bo nic nie trwa wieki, ale pomimo tego zawsze będę o nim pamiętać. To prawda, LPS są bardzo wyjątkowe i sentymentalne. Kolekcjonowanie tych przesłodkich figurek sprawia mi przyjemność. No właśnie. Mam nadzieję, że każdy kolekcjoner również widzi przyjemność w kolekcjonowaniu i nie zbiera, bo o tak trzeba pokazać. No ale właśnie, skąd my tą przyjemność bierzemy z kolekcjonowania? Mi się wydaje, że to z powodu tego, że właśnie, tak jak wcześniej mówiłyśmy, figurki są wyjątkowe, każdy jest inny i po prostu niektórym się takie podobają, niektóre takie. Ale myślę, że trzeba uwzględnić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie taką, że nie każda figurka jest łatwo dostępna i myślę, że to też jest taka satysfakcja. Jeśli kupimy jakąś taką bardzo rzadką figurkę, to jesteśmy tacy zadowoleni, że udało nam się zdobyć taką figurkę do kolekcji, taką bardzo unikatową, rzadką. Za wszelką cenę nigdy bym ich nie oddała. Mam z nimi wiele wspomnień. No właśnie, czy wy też nigdy byście nie oddali swojej figurki? Martwicie się o swoje figurki? Ja na przykład mam tak, że jak gdzieś wyjeżdżam, to bardzo się boję, że będzie burza i wywalnie piorun w dom, a mnie tam nie będzie i nie będę mogła uratować moich zwierzątek. Nie wiem, możecie też napisać w komentarzu, czy też tak się bardzo boicie o swoje figurki. No i również w sumie też pytanie się rodzi, czy wiążemy z tymi figurkami przyszłość? Myślę, że tak, ponieważ sądzę, że
zbierając figurki, nawet nie myślimy o tym, że kiedyś byśmy się z nimi rozstali. Ja też myślę, że każdy kolekcjoner przynajmniej chociaż trochę myśli o przyszłości z tymi figurkami. Dalekiej czy bliskiej, to już indywidualna sprawa. Dzięki nim możemy osiągnąć cel. To one nas motywują do nagrywania filmików. To one stworzyły dla nas drugi dom, zwany LPStube'em. Uważam, że to jest prawda. Dzięki figurkom mamy motywację. Nie wiem jak to jest, ale na przykład jak ja patrzę na te figurki, które właśnie stoją i się patrzą również na mnie, to widzę jak mi dopingują, mówią, że dam radę i to jest bardzo motywujące. To jest bardzo miłe, że po prostu wystarczy spojrzeć na figurkę, a już od razu mamy więcej motywacji. Myślę, że więcej motywacji możemy też zdobyć z tego powodu, że rodzic obieca nam jakąś figurkę za coś. O tak, wtedy jesteśmy bardzo chętni do roboty. I zobaczcie, co te figurki stworzyły. LPStube. Nawet nie tylko LPStube, LPSgram. Też tam się bardzo dużo dzieje. I jeszcze poznać taką osobę, która właśnie również ma taką samą pasję co ty. Czy to nie jest niesamowite? Dodatkowo dzięki LPStube i LPSgram możemy się bardzo dużo dowiedzieć na temat LPS. Różnych ciekawostek, o których nie wiedzieliśmy. Dowiedzieć się, które pet shopy są bardziej rzadsze, które mniej i z jakiego powodu. Wszystko jest w internecie i wszystko to stworzyły osoby, które kolekcjonują figurki. Gdyby tego nie było, o wiele trudniej byśmy się dowiadywali na temat figurek. I myślę, że bardzo mało osób by wiedziało, które to są rzadkie, które nie. A tak, to się wymieniamy informacjami i to jest piękne. I jeszcze dalej jest napisane, chociaż wiem, że ono się kiedyś skończy, bo nic nie trwa wieki, ale pomimo tego zawsze będę o nim pamiętać. Ja uważam, że LPStube nigdy się nie skończy. Może zmienią się ludzie, ale zostanie to dla dalszych pokoleń. Po prostu uważamy, że LPStube przechodzi z rękę na rękę, że tak możemy powiedzieć. Czyli właśnie no, z pokolenia na pokolenie i to zależy właśnie od przyszłego pokolenia, jak dalej będzie wyglądać ten LPStube. Tak więc postarajmy się, żeby LPStube i LPSgram kojarzył nam się z czymś miłym i pielęgnujmy to. Nagrywajmy o różnych ciekawostkach, filmiki, jakieś śmieszne seriale albo może jakieś poważne, żeby dla każdego coś było. Teraz ogólnie przepraszamy, ale nie wiemy, czy dobrze przeczytamy nazwę użytkownika, także prosimy o wybaczenie. Datshund LPS napisała: trzyma mnie to, że nie tylko mam satysfakcję z kolekcjonowania, ale też z nagrywania filmików oraz dawniejszych zabaw. Nie wiem, co mnie przy nich trzyma. Chyba po prostu są słodkie i są zwierzątkami, czyli to, co dzieci uwielbiają najbardziej, a teraz się do nich po prostu przywiązałam. Kolekcjonowanie jest po prostu fajne. Nie jest to typowa kolekcja, jak na przykład znaczki czy monety. Takie figurki mają też inne zastosowania, na przykład kręcenie filmów, zabawa nimi, a nie tylko stanie na półce. Gdy byłam mała, nie bawiłam się za bardzo LPS, ale pewnego dnia wyciągnęłam mojego jedynego LPS-a i zaniosłam do szkoły. Tam opowiedziała mi o nich moja przyjaciółka i tak to się zaczęło. Zobaczcie, że nawet nie wiadomo kiedy, nie wiadomo z jakiego przypadku dowiemy się o swojej pasji. Chodzi mi o to, że właśnie tutaj macie przykład. Zabrała jedynego pet shopa do szkoły raz i to wystarczyło, że polubiła bardzo te figurki. I dalej jest w LPStube. Bardzo jest to właśnie ciekawe w pet shopach, że to nie jest tylko kolekcjonowanie tych figurek. Można je przerabiać, można nimi nagrywać, stworzyć własny kanał, nagrywać jak się chce, nagrywać swoim takim stylem. Oraz można się nimi bawić, czyli to, o co chodziło Hasbro, bo po to figurki zostały stworzone. Lecz właśnie teraz dzieci, które bawiły się tymi figurkami, gdy były młodsze, urosły i mają dalej sentyment do tych figurek i dlatego zostawiają je dla siebie oraz zbierają. Następne odpowiedzi mamy od Sony LPS. LPS to niezwykłe figurki. Dla kolekcjonerów to małe, urocze zwierzaczki. Kiedy kupuję nowe LPS, na mojej twarzy widać uśmiech.
To jest pasja, a figurki te dają mi szczęście. Niezależnie od tego, co mi mówią, dalej ciągnie mnie do zbierania ich. Każda ma swoją historię. Przypominam sobie tę historię i myślę o tym, kiedy te zwierzaczki jeszcze nie były dla mnie tak ważne. Tak, my też właśnie uważamy, że to nie są zwykłe figurki, tak jak już wcześniej mówiłyśmy. Każda figurka ma w sobie duszę i nie składa się tylko z plastiku. To jest bardzo ważne, że przy otwieraniu figurek widzimy uśmiech. To tak jak już wcześniej mówiliśmy, że trzeba się cieszyć z każdej figurki, a nie mieć takiej obojętności do nich i po prostu stawiać je na półce. Oczywiście stawienie na półce nie jest złe, ale chodzi o to, żeby cieszyć się z każdej figurki. Żeby każdą traktować równo i żeby każda czuła się dobrze. My też tak mamy, że jak widzimy nową figurkę, to aż mamy taki duży uśmiech. I bardzo nas wtedy cieszy, że mamy nowego pet shopa w kolekcji. Bardzo nas cieszy to, że pomimo tego, co inni mówią, dalej zbierasz figurki. I mamy nadzieję, że u innych jest tak samo. Pamiętajcie o tym, żeby nie patrzeć na innych, tylko na siebie. Ponieważ inni nie przeżyją za ciebie życia. To ty musisz je przeżyć i być dumna ze swojego życia. Więc jeśli chcesz zbierać figurki, zbieraj je. I nie patrz na innych, czy im to pasuje, czy nie. Masz być po prostu sobą. Następne odpowiedzi na pytanka mamy od Azariel LPS. Trzyma mnie to, iż za każdym razem, kiedy wezmę figurkę w rękę lub po prostu na nią spojrzę, wywołuje to ogromne szczęście i satysfakcję, że mogę je mieć. Każde zawsze się czymś różni, można z nimi robić różne ciekawe rzeczy, kustomy, seriale i nie tylko. Wystarczy spojrzeć, ile jest wspaniałych twórców jak Uluru. Ojej, to bardzo miłe. Co w nich widzę? Są piękne, to na pewno. Dużą rolę odgrywa też sentyment. Kolekcjonowanie LPS cieszy mnie. Może za dokładnie nie wiem z jakich powodów, lecz na pewno przez sentyment. Z każdą nową figurką przypływa do mnie nowa fala emocji. Dzięki figurkom poznałam też wielu wspaniałych ludzi. Gdybym nie zbierała LPS, nie wiedziałabym nawet o ich istnieniu. Jest to bardzo związane z przeszłością. Figurki te towarzyszyły mi już ze przedszkolaka, a nawet wcześniej. Zbieram je już jakieś 8-9 lat i mam do nich ogromny sentyment. Także możemy zauważyć, że u niektórych, a nawet u większości kolekcjonerów, dużą rolę gra sentyment. Po prostu przypominają nam stare, dobre czasy, jak byliśmy jeszcze dziećmi i bawiłyśmy się nimi, a teraz je kolekcjonujemy. To jest wspaniałe. Fajne jest to właśnie, że w LPS Tubie i na LPS Gramie każdy twórca jest oryginalny. W takim sensie, że dla każdego coś jest bardziej ważne, w nagrywaniu coś mniej i każdy po prostu inaczej nagrywa. Bardzo fajne jest też to, że właśnie dzięki figurkom poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Teraz mogą być to nawet nasi najlepsi przyjaciele. I pomyśleć sobie o tym, że gdyby nie te figurki, byśmy nie znali tych osób. A dzięki figurkom poznałyśmy je. Następną odpowiedź mamy od The Susan LPS. Jest dużo różnych zwierząt i dzięki LPS można je poznać, zainteresować się nowymi gatunkami. LPS to po prostu historia. Chodzi o to, że każdy ma swojego właściciela, a kiedy on go sprzeda, bo przestanie kolekcjonować LPS, to ta figurka ma już jakąś historię. Już ktoś jej używał i była częścią jego kolekcji. Tak, uważam, że to też jest bardzo fajne, że dzięki tym figurkom możemy poznać różne gatunki zwierząt. I oczywiście to też jest bardzo fajne, że każda figurka ma swoją historię właśnie, że przechodzi od właściciela do właściciela. No i właśnie wracając do tej duszy, tak właśnie myślimy, że dzięki temu, że figurka była już u wielu właścicieli, też właśnie ta dusza się tworzy w tej figurce. I to były już wszystkie odpowiedzi na pytanka, które dzisiaj przytoczyłyśmy. Nie znam to oczywiście wszystkie odpowiedzi na te pytanka. Jeśli chcecie przeczytać resztę odpowiedzi, wejdźcie w zakładkę Społeczność na kanale Uluru LPS i przewincie tam troszeczkę niżej. Jest tam post, z którym właśnie prosiłyśmy Was o napisanie odpowiedzi na te pytania. Dziękujemy każdemu, kto napisał te odpowiedzi. Bardzo nam pomogłyście i dzięki Wam powstał ten filmik. Oczywiście mamy nadzieję, że filmik Wam się spodobał i piszcie oczywiście w komentarzach, na jaki temat mamy poruszyć kolejną rozmowę. Także my Wam życzymy miłego dnia i do usłyszenia. Pa, pa!